dzisiaj szybkie i krótkie wideo o tym, z jakiego mocowania można korzystać, żeby było wygodnie, przede wszystkim, żeby było nie do zabicia kuloodporne i żeby było w miarę uniwersalne. Ja testowałem już różne, od jakiegoś czasu jeżdżę z ramontami, które są dosyć szeroko znane, właśnie, zwłaszcza w takim, powiedzmy, offroadowym światku. I mam ramonta na trzech pojazdach, czyli mam kulkę przysłowiową na motocyklu. Mam ramonta też na rowerze, też tą właśnie w cudzysłowie ramontową kulkę, i tam podpinam sobie telefon, gdzie jest muzyka, gdzie jest strawa, a w samochodzie mam specjalną ramontową przyssawkę. Szybko podpinam telefon i mogę korzystać z najlepszej nawigacji samochodowej, czyli z Google'a. Najwygodniejsze jest jednak to, że kiedy mamy trzy takie różne miejsca, czyli kulki, przystawki, są ramontowe specjalne takie łapy, też umocowania GoPro w systemie ramonta, ale w tym przypadku wystarcza nam tylko jeden X-Grip i ten X-Grip po prostu przenoszę w zależności od tego na czym jeżdżę, czy jadę samochodem, rowerem, czy motocyklem, przenoszę sobie X-Gripa i nie muszę już inwestować jakby w trzy osobne systemy do mocowania jakby jednego urządzenia. Oczywiście X-Grip jest pod dane urządzenie, ale tu chodzi raczej o szerokość wyświetlacza. Ja mam X-Gripa takiego wielkości starszych iPhone'ów. Są X-Gripy, gdzie można nawet podpinać tablet. Na pewno ogromnym plusem X-Gripa jest to, że go bardzo łatwo przenieść i że to mocowanie na pierwszy rzut oka może nie wygląda na najsolidniejsze. W sensie wiele osób się zastanawia, w jaki sposób to w takim offroadowym motocyklu nie zleci, czy na rowerze MTB. W praktyce okazuje się, że X-Grip jest po prostu nie do zajechania. I za to ręczę. Na sklepie Szekle 4x4 znajdziecie taki gotowy zestaw ramontowy na dwa pojazdy, czyli do samochodu i na przykład na rower. On wychodzi taniej niż jakbyście kupowali osobno te podzespoły. No do tego można sobie kupić, jak w moim przypadku, jeszcze na trzeci pojazd osobne mocowanie. I mamy jakby jednym X-Gripem mamy ogarnięte trzy pojazdy. Dla mnie to jest bardzo wygodne, mi się sprawdza. Mam nadzieję, że Wam też się będzie sprawdzać. Subskrybujcie kanał po więcej takich wideo. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Może macie jakieś inne patenty. Na razie, cześć.